Od centrum, w którym się znajdujemy, chciałbym zacząć i podziękować panu dyrektorowi za nie tylko wspaniałą prezentację, ale od kadry wybitnych fachowców w dziedzinie leczenia chorób rzadkich dowiedziałem się naprawdę wielu niezwykle istotnych rzeczy. To są tematy, które powodują, że w tym obszarze, gdzie mamy tak wiele ludzkich tragedii, problemów, chcemy nie tylko przesunąć dodatkowe środki, budżet, finansowanie, zakup sprzętu, ale przede wszystkim razem z panem ministrem kładziemy ogromny nacisk na to, żeby szkolić odpowiednią kadrę, wprowadzać odpowiednie procedury po to, żeby móc pomagać tym ludziom, których to nieszczęście choroby rzadkiej lub czasami ultrarzadkiej, jak słyszeliśmy dzisiaj od naszych profesorów, dotknęło. I dlatego chciałbym podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, którzy tutaj w Centrum Zdrowia Dziecka leczą te choroby rzadkie i powiedzieć, że udało nam się ten od kilkunastu lat właściwie toczący się proces konsultacji. Proszę zobaczyć, jak długo udało nam się domknąć. Dziękuję panu ministrowi Niedzielskiemu, bo to przyspieszenie to jest jego zasługa i to bardzo mocno warto zaakcentować, bo ktoś szybko zorganizował proces i przeprowadził w odpowiedni sposób konsultacje. Już wkrótce będziemy mieli przyjęcie odpowiednich dokumentów na Radzie Ministrów. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy się zajmują chorobami rzadkimi, bo to niezwykle ważny obszar medycyny, całego wielkiego, ważnego działu służby zdrowia. Ale z tego miejsca chcę też podziękować bardzo gorąco i przekazać informację o wsparciu konkretnym finansowym dla części naszego personelu, czasami nazywanego słusznie czy niesłusznie niemedycznym. Dla naszych wspaniałych pań, bo to zwykle panie są salowych, dla panów, bo to zwykle panowie są noszowych, dla kierowców karetek, dla pracowników transportu medycznego i wszyscy ci, którzy przepracowanych mają co najmniej 21 dni w tym obszarze covidowym, to postanowiliśmy też przekazać jednorazowy dodatek, jednorazową wypłatę 5000 zł. Niech to będzie pewne dodatkowe wsparcie i taki ukłon też w stronę tej bardzo ważnej części personelu niemedycznego. I szanowni państwo, ważną częścią walki z COVID-19 jest dostęp do szczepionek. Ja chcę tu raz jeszcze powiedzieć, że bardzo mocno apelujemy o to, żeby dostępność szczepionek była jak najszersza. Na ten temat dyskutowaliśmy na posiedzeniu Rady Europejskiej w Porto, w Portugalii i tak, owszem, ja byłem jedną z tych osób, które bardzo głośno wołały o uwolnienie patentów, o udostępnienie szczepionek przede wszystkim, wykorzystanie linii produkcyjnych we wszystkich możliwych obszarach tak, żeby szczepić można było jak najszerzej. Co to znaczy jak najszerzej? Otóż specjaliści, epidemiolodzy, nasza Rada Medyczna, ale też rady medyczne innych krajów, bo miałem okazję rozmawiać z premierami, prezydentami państw Unii Europejskiej, mówią, że trzeba jak najszybciej zaszczepić jak największą część populacji. Dlatego w ślad za badaniami z firmy Pfizer, które przyszły i potwierdzają możliwość szczepienia 16 i 17-latków, chcemy już wkrótce udostępnić możliwość szczepienia dla tej młodszej części naszego społeczeństwa. To bardzo ważne, ponieważ w jakimś sensie epidemia, oprócz tego, że jest wielką tragedią, jest fatalną chorobą, która dotknęła cały świat, opiera się na funkcjach statystycznych, matematycznych. Im większa część populacji jest zaszczepiona, tym szybciej osiągniemy tą odporność zbiorową i tym szybciej będziemy mogli się pozbyć tego niedobrego czasu. Będziemy mogli spojrzeć w przyszłość z większym optymizmem. I szanowni państwo, żeby tak rzeczywiście też mogło się zdarzyć, to potrzebujemy
we właściwy sposób korzystać z tych dobrodziejstw, z tego nieco lepszego czasu, z którym mamy ostatnio do czynienia. Zdecydowaliśmy się z panem ministrem, z Radą Medyczną dokonać pewnych drobnych korekt, modyfikacji związanych z planem, który obowiązuje. Planem na maj, który przedstawiliśmy parę tygodni temu i który jest dobrym planem, właściwym planem. Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów, filharmonii, instytucji kultury o jeden tydzień, a dokładnie o 8 dni, na 21 maja, tak żeby w reżimie sanitarnym, co warto podkreślać non-stop, można było wcześniej te działy życia społecznego, społeczno-gospodarczego już uruchamiać. Ale także zdecydowaliśmy o jeden dzień przyspieszyć otwarcie, które wcześniej zasygnalizowaliśmy od 29 maja, przesunąć na 28 maja, bo jesteśmy w stałym dialogu z różnymi branżami. Podobnie otrzymałem też informację, pismo za pośrednictwem pana Pawła Kukiza z Polskiej Izby Estradowej dotyczącej właśnie pewnego rodzaju reżimu sanitarnego, który należałoby wdrożyć, żeby i tam ta część naszego życia mogła wracać do jakiejś względnej normalności. Tutaj, szanowni państwo, musimy przepracować ten temat. Jestem w kontakcie z panem premierem Glińskim, ale też rozmawiamy z panem ministrem Niedzielskim oczywiście o tej tematyce, bo tutaj to widzimy po innych krajach europejskich, że te ograniczenia cały czas są utrzymywane. Natomiast branża sportowa, tak jak wcześniej zakładaliśmy, może właśnie o jeden dzień wcześniej, pod koniec maja, za 2,5 tygodnia, kluby fitness, baseny, siłownie różnego rodzaju będą mogły w reżimie sanitarnym z powrotem być uruchamiane. Ale na koniec niech mi będzie wolno raz jeszcze zaapelować, szanowni państwo, o ostrożne korzystanie z tego powrotu do normalności, ponieważ nawet dane z ostatnich dni, one pokazują, że jak cały czas ten wirus jest groźny. I owszem, krzywa wzrostu osób zaszczepionych rośnie szybko. I to jest dobra wiadomość. Krzywa zakażeń, tygodniowe średnie, raczej spadają. To też jest dobra wiadomość. Ale widać jeszcze wyraźnie, jak groźne są te mutacje wirusa. Jak groźny jest cały przebieg pandemii. I dlatego myśląc z duszą na ramieniu o tym, o jesieni, chcę bardzo gorąco zaapelować, aby uniknąć czwartej fali, szczepienia muszą być jak najszybsze. Ja robię wszystko, żeby otrzymać dodatkowe, ponad dotąd zaplanowane dostawy szczepionek. Ale wtedy potrzebna będzie wola naszych obywateli, wola państwa, żeby się w jak najszerszym zakresie, jak najszybciej szczepić. System działa, jest bezproblemowy. Gorąco zachęcam wszystkich, którzy są upoważnieni do tego, ażeby się zaszczepić zgodnie z harmonogramem, do zapisywania się na szczepienie. To jest jedyne, główne, prawdziwe remedium powrotu, ostrożnego powrotu do normalności. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra zdrowia, pana Adama Niedzielskiego. Szanowni państwo, rzeczywiście wychodzimy z tej trzeciej fali pandemii. Ta liczba zachorowań, mówię o średniej, systematycznie maleje. Co prawda przez ostatnie dwa dni, jeżeli byśmy popatrzyli na tą liczbę nowych dziennych zakażeń, ona jest nieco większa niż tydzień temu, ale to wynika przede wszystkim z faktu, że tydzień temu mieliśmy majówkę, która zaburza ten normalny cykl tygodniowy. W związku z tym te odniesienia, te wzrosty dzienne, z jakimi mamy do czynienia, nie są jeszcze powodem do niepokoju, bo tak jak powiedziałem, na poziomie średnich mamy cały czas malejący trend zachorowań. Ale patrząc na ten proces mniejszych zachorowań, zmniejszania się zachorowań, od razu przestawiamy się w myśleniu na to, jak nadgonić te deficyty zdrowia, które przyniosła pandemia, bo ona przyczyniła się nie tylko bezpośrednio do pogorszenia zdrowia Polaków, ale również powodowała pewnego rodzaju zaniedbania profilaktyki, zaniedbania w tym częstotliwości kontaktu
z lekarzem, czy to wynikało z naszych lęków, czy też po prostu z ograniczonej dostępności, bo dużą część infrastruktury sektora opieki medycznej musieliśmy po prostu przeznaczyć na walkę z COVID-em. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze otwarcie tego Centrum Chorób Rzadkich jest takim kolejnym krokiem, który na przykładzie którego chcemy pokazywać, że teraz priorytetem i głównym celem działalności ministra zdrowia przy wsparciu pana premiera jest przywracanie możliwości terapeutycznych leczenia we wszystkich dziedzinach i to przywracanie nie tylko pod kątem powrotu do normalnej dostępności, ale przywracanie, który musi mieć pewien dodatkowy efekt po to, żeby te deficyty zdrowia z pandemii nadrabiać. W poniedziałek podpisałem rozporządzenie, które dotyczy pilotażowego uruchomienia Krajowej Sieci Kardiologicznej, które zapowiadaliśmy w styczniu z panem premierem. Mieliśmy nadzieję, że szybciej do tego dojdzie, ale ta trzecia fala spowodowała, że priorytety były skierowane w inną stronę, ale możemy to już uruchomić. Zespół szpitala w Aninie będzie właśnie tym centrum pierwszym, które pilotażowo będzie budowało ścieżki pacjenta kardiologiczne, ale to jest tylko jeden z zakresów. Kolejny zakres bardzo ważny to są właśnie choroby rzadkie i myślę, że dzisiaj też dzięki tutaj Fundacji Polsat mamy ważny dzień dla chorób rzadkich, bo równolegle do naszego spotkania w Sejmie trwa Komisja Zdrowia, na której dyskutowany jest między innymi plan chorób rzadkich, który przygotowaliśmy. To jest plan, który powstał po wielu, wielu latach takiej pracy, która nie zawsze miała swoją ciągłość, ale teraz udało nam się tę pracę przyspieszyć. Narodowy plan chorób rzadkich jest już po konsultacjach, czy w trakcie w zasadzie konsultacji zewnętrznych z różnymi partnerami, ale warto tutaj zaznaczyć, że to był plan, który był przygotowany przez bardzo szerokie grono i specjalistów, ale też osób reprezentujących organizacje pacjenckie, więc jego formuła powoduje, że te konsultacje no, powinny być pewnego rodzaju formalnością. Mamy tam blisko 40 konkretnych bardzo zadań. To nie jest deklaracja tylko i wyłącznie celów. To są konkretne projekty, konkretne zadania, które są zabudżetowane na około 100 milionów złotych i one mają się przyczynić również do poprawy sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi, bo głównym problemem tych pacjentów, szczególnie pacjentów małych, jest to, że to są choroby trudne na poziomie diagnostyki i budowanie takich centrów kompetencji, które potrafią holistycznie, które potrafią w taki sposób kompleksowy przyjrzeć się, szukać przyczyn stanu zdrowia dziecka, jest bardzo ważne, jest priorytetem właśnie w leczeniu chorób rzadkich. Dlatego cieszę się, że wykonujemy kolejny krok, który będzie pomagał nam powrócić do tego lepszego stanu zdrowia publicznego i na pewno choroby rzadkie, które trzeba to też powiedzieć, dotyczą blisko 2-3 milionów osób, mimo że są rzadkie, to jednak dotyczą dużej części populacji, jeżeli popatrzymy na cały przekrój tych chorób, to jest też poważne zagadnienie dotyczące zdrowia publicznego. Szanowni Państwo, pan premier poinformował przed chwilą o tym, że w kwestii wynagrodzeń, w kwestii właśnie finansowania płac podjęliśmy bardzo ważną decyzję. To jest bardzo ważna decyzja, która też jest pokłosiem zarówno dyskusji ze środowiskiem, ale też debat politycznych, które prowadziliśmy w Sejmie i tutaj między innymi w dyskusji z Polskim Stronnictwem Ludowym padł taki pomysł, który polegał na takim jednorazowym wynagrodzeniu osób, które do tej pory nie dostawały dodatków. My ten pomysł przeanalizowaliśmy, przygotowaliśmy bardzo dokładne propozycje rozwiązań i chcemy, żeby właśnie salowe, technicy i inny personel niemedyczny, ale odgrywający ogromną rolę w walce z pandemią, również został doceniony i nie tylko podziękowaniami, ale również konkretnym wymiarem finansowym. Stąd ta decyzja o jednorazowym dodatku, który zostanie wypłacony w miesiącu czerwcu. Ja w najbliższym czasie przygotuję polecenie dla Narodowego Funduszu Zdrowia, który zorganizuje właśnie
właśnie takie, ten cały system wypłaty tych jednorazowych środków. Ale chcę też powiedzieć, że ten jednorazowy dodatek to jest pewien element o wiele szerszego planu reformowania wynagrodzeń w sektorze medycznym. My jesteśmy po konsultacjach w zespole trójstronnym, gdzie dyskutowaliśmy o najniższych wynagrodzeniach. Chcemy, żeby ten system, bo ten krok już wykonaliśmy, przede wszystkim był takim systemem stałym, żeby te najniższe wynagrodzenia były indeksowane względem średniego wynagrodzenia w gospodarce i dla poszczególnych zawodów medycznych i niemedycznych stanowiły właśnie taką gwarancję tego, że zawsze beneficjentem wzrostu gospodarczego, wzrostu płac będą również lekarze i personel niemedyczny i cały personel medyczny i pod tym względem budujemy taki kompleksowy system, który właśnie jest oparty na takich ekonomicznych, automatycznych mechanizmach, które są właśnie gwarancją. I w najbliższym czasie będziemy również dyskutowali o tym, jak taką ścieżkę wynagrodzeń zaprojektować w przyszłości po to, żeby właśnie dać poczucie po pierwsze stabilności, ale też gwarancję korzystania z tych benefitów wzrostu gospodarczego. I wreszcie na koniec też cieszę się, że mogliśmy wykonać taki drobny, ale krok luzujący, gdzie rzeczywiście o tydzień wcześniej przyspieszamy uruchomienie instytucji kultury. Taki szczegółową informację przedstawimy po konferencji w specjalnym komunikacie tutaj z Centrum Informacyjnego Rządu. To są drobne przyspieszenia, tak jak powiedział pan premier, ale myślę, że one mają pewną symbolikę, bo pokazują, że jeżeli widzimy przestrzeń do poprawy sytuacji gospodarczej przede wszystkim, nie zagrażającej jednocześnie sytuacji epidemicznej, to takie kroki na pewno będziemy podejmowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana doktora Marka Migdała. Szanowni Państwo, Panie Premierze, Panie Ministrze, ja chcę poruszyć dwie sprawy. Przede wszystkim wrócić do tematu chorób rzadkich i jesteśmy szczęśliwi, że w dniu dzisiejszym mogliśmy wspólnie z Fundacją Polsat zaprezentować panu premierowi i panu ministrowi możliwości, które będziemy dedykowali dla naszych pacjentów. To, co już robimy, mamy doświadczony zespół lekarzy, diagnostów i chcemy pomagać jak najszerszej grupie dzieci. Chcemy również w tym Centrum Chorób Rzadkich, jest duża część poświęcona koordynacji leczenia, na przykład programami lekowymi chorób rzadkich, ultrarzadkich, po to, żeby nie przyjeżdżając tu do nas, można było wesprzeć dzieci w ich miejscach zamieszkania. To jest również szansa dla nas poprzez współpracę w ramach europejskich sieci referencyjnych na szukanie rozwiązań, które pomogą dzieciom z niezwykle rzadkimi chorobami w zakresie diagnostyki. Nie ma potrzeby, żeby każdą rzadką chorobę diagnozować u nas. Trzeba mieć dobrą współpracę, dobre rozeznanie w ośrodkach europejskich czy amerykańskich i tam ewentualnie ustalać tą diagnostykę. I ciesząc się, że już niedługo w momencie zatwierdzenia przez pana premiera Narodowego Planu dla chorób rzadkich będziemy mogli wykorzystać nasz potencjał i rzeczywiście realizować opisane przez pana ministra 40 zadań, w tym również wprowadzić coś, co jest niezwykle ważne w przypadku chorób rzadkich, prowadzić rejestr. Rejestr w oparciu o odpowiedni system kodowania tych chorób i mamy nadzieję, że ta przestrzeń, którą tutaj stworzyliśmy, pozwoli zaoferować możliwość prowadzenia takiego rejestru w naszej lokalizacji. I druga rzecz, pan premier mówił o wychodzeniu z pandemii. To dla nas jest niezwykle ważne. My chcemy powiedzieć, że dzięki temu, że zdecydowana większość naszego personelu medycznego, 93% lekarzy w tym szpitalu zaszczepiło się przeciwko SARS-CoV-2. Pozostała część personelu również w zdecydowanej większości zaszczepiła się. I my w tej chwili chcemy zaoferować nasz potencjał, żeby
te dzieci, które poprzednio miały opóźniony dostęp do świadczeń medycznych, że rzeczywiście, żebyśmy mogli w tej chwili przyspieszyć proces diagnostyki i leczenia. I deklarujemy, że pomożemy również wtedy, kiedy my jako szpital pediatryczny cały czas prowadzimy te szczepienia populacyjne. Tutaj pan premier przechodząc widział, że w tej części naszego instytutu jest też punkt szczepień. Szczepimy również osoby dorosłe, a tym bardziej w momencie, kiedy Europejska Agencja Leków dopuści do stosowania szczepionki poniżej 18 roku życia, jesteśmy natychmiast gotowi, żeby wspierać Narodowy Program Szczepień w tym zakresie, no bo pacjenci pediatryczni są naszym obiektem szczególnego zainteresowania. Jeszcze raz chciałbym podziękować panu premierowi i panu ministrowi za możliwość rozmowy dzisiaj, długiej rozmowy z ekspertami i pokazania, jak my widzimy praktyczne aspekty wdrażania tego Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.